Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. To jest kolejny odcinek cyklu Aktualności Narodowe. Jak co poniedziałek dawka informacji na temat tego, co się będzie działo w nadchodzącym tygodniu o wydarzeniach patriotycznych, prawicowych, konserwatywnych, narodowych, katolickich. Z całej Polski, pewnego rodzaju tablica informacyjna. Więc serdecznie zachęcamy do udostępniania tego materiału, do stawiania kciuków w górę, komentarzy, subskrypcji. Ale także w tym wypadku zachęcamy do przekazywania nam informacji o tym, co się będzie w nadchodzącym tygodniu działo. A zatem zaczynamy od początku chronologicznie. Już dzisiaj 25 lipca w Rzeszowie spotkanie w ramach ofensywy Konfederacji. O ile y, wiem, że tutaj wśród naszych widzów zdania co do Konfederacji są podzielone, to zamieszczamy po prostu informację, bo naszą rolą jest poinformowanie o takim wydarzeniu. Y, za 25 lipca, czyli już dzisiaj o 18 w grain hotelu aleja Rejtana 1 będzie okazja spotkać się z posłem Grzegorzem Braunem, z posłem Jakubem Kuleszą i posłem Krzysztofem Tudujem, czyli przedstawiciele Korony, wolnościowców i ruchu narodowego już w poniedziałek o 18 w Rzeszowie, aleja Rejtana 1. Z podobnego cyklu spotkanie we wtorek w Lublinie, o, również o godzinie 18.00, ulica Dworcowa 11, targi Lublin, sala konferencyjna B1. Tym razem tutaj gośćmi spotkania będą Jakub Kulesza, Grzegorz Braun i Witold Tumanowicz, czyli też przedstawiciele Erenu, Wolnościowców i yy, Konfederacji Korony Polskiej. Dalej 27 też w tym cyklu z kolei spotkanie w Białym Stoku i tam skład w białostockim Nocie przy ulicy Skłodowskiej Kiri 2, skład przedstawicieli Konfederacji Jakub Kulesza, Grzegorz Braun, Robert Winicki i Michał Urbaniak. Te trzy spotkania Państwu polecamy dla tych, którzy lubią Konfederację, a również dla tych, którzy niekoniecznie może za nią przepadają, ale przecież to nie oznacza, że nie można wymienić poglądów. Temu służą takie właśnie spotkania. A z innej beczki, 27 lipca również w środę w Warszawie spotkanie. W ramach działalności Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, premiera książki Marceliny Koprowskiej: życie religijne podczas powstania warszawskiego. To będzie promocja książki, nowość i to spotkanie będzie miało miejsce o 19 w środę w Centrum Edukacyjnym IDMN przy ulicy Andersa 20. Uczestnicy dyskusji Marcelina Koprowska, autorka książki, profesor Paweł Skibiński, zastępca dyrektora IDMN, profesor Krzysztof Kosiński, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, dr Karol Mazur, Muzeum Powstania Warszawskiego. Publikacja ukazała się nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz wydawnictwa Neriton. I no, na pewno ciekawy temat, tym bardziej, że przecież już yy, za chwilę kolejna rocznica wybuchu powstania warszawskiego. W czwartek z kolei, w kolejne z cyklu spotkań ówskiego środowiska narodowego tym razem temat całkowicie niepolityczny. Aczkolwiek myślę, że myślę, że jak powiedział Tomasz Mann, nie ma niepolityki, wszystko jest polityką. Taki wątek na pewno odniesienia do współczesnej sytuacji się pojawi, ale zapraszamy na 18:30, jak zawsze, na Pruchnika 1. Temat: Zarys historii produkcji motocykli nad Wisłą, czyli Pro, y, promocja najnowszej książki y, Andrzeja Połosaka Polish Way of Ride, zarys historii produkcji motocykli nad Wisłą. I również czwartek 28 lipca o godzinie 17 y, w Wieliczce Fundacja Pro Prawo do Życia zaprasza na publiczne różanie co odnowę moralną narodu polskiego. Kolejne z tego typu wydarzeń, jakie odbywają się w całej Polsce cyklicznie, w wielu miejscowościach. Ta Wieliczka już u nas się chyba drugi czy trzeci raz pojawia w aktualnościach. Godzina 17, plac Kościuszki w Wieliczce. I to tyle w tym krótkim odcinku. Sezon taki wakacyjny, więc niewiele się dzieje. Niestety nie informujemy o wydarzeniach z okazji rocznicy powstania warszawskiego, ponieważ kompleksowy ich program jeszcze nie jest znany. Nie chcielibyśmy czegoś pominąć. Jeżeli przed pierwszym uda nam się dotrzeć do jakiejś większej liczby uroczystości, do informacji na ten temat, to proszę Państwa, oczywiście o tym poinformujemy. Być może będzie specjalny odcinek aktualności na ten temat. No i cóż, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Prosimy jak zawsze o łapki w górę, subskrypcje, komentarze, udostępnienia, także wsparcie naszego kanału finansowo. I to tyle. Dziękuję bardzo. Do następnego razu.